już, proszę Państwa, 13 dochodzi w Polsce. Trzynasta, jak Państwo słyszą. Minister zdrowia nie chce opowiadać się o żadnej ze stron konfliktu w Centrum Zdrowia Dziecka. Najgroźniejsze burze czekają, zdaniem synoptyków. Dopiero jutro deszcz nadal uniemożliwia powrót do gry na kortach Rolanda Garrosa. Minister zdrowia zabiera głos minister zdrowia. Z Centrum Zdrowia Dziecka Konstantyna Dziwił nie chce opowiadać się po żadnej ze stron, a porozumienia nie widać. Pielęgniarki odrzuciły warunki zaproponowane przez dyrekcję wczoraj wieczorem. Ze mną w studiu jest Michał Janczuras. Powie, czy minister ma pomysł, jak tę sprawę rozwiązać. Nic na to nie wskazuje. Minister mówi jasno, że nie chce z Rosją się angażować tak, by naciskać na jedną czy drugą stronę. Zapewnia natomiast, że w razie potrzeby będzie pośredniczył i pomoże, cokolwiek to oznacza. Co warto podkreślić, już na początku swojego wystąpienia minister przedstawił kalendarium wydarzeń i problemów Centrum Zdrowia Dziecka, wskazując na swoich poprzedników jako tych, którzy doprowadzili do zadłużenia szpitala i wszelkich problemów. Konstanty Radziwiłł podkreśla, że prawo do strajku istnieje, ale dawał do zrozumienia, że odchodzenie od dużych pacjentów to nie jest najlepszy pomysł, szczególnie gdy chorzy to dzieci. Nie prosił pielęgniarki o powrót do pracy. Resort podaje wyliczenia dotyczące zarobków w placówce, które średnio nie są może najmniejsze, bo wynoszą grubo ponad 4000 brutto, ale słowo średnio ma tu decydujące znaczenie. Co jeszcze ciekawsze, minister daje do zrozumienia, że w centrum nie ma braków kadrowych, o czym cały czas mówią strajkujący. Pielęgniarek jest tyle, że w ogromnej, przytłaczającej większości przypadków spełniamy standardy, które przewidują przepisy, które mówią o tym, ile pielęgniarek w określonych miejscach powinno być zatrudnione. Pielęgniarki oczywiście twierdzą, że jest ich zdecydowanie za mało, że podawanie średnich zarobków nie oddaje fatalnej sytuacji tych najgorzej zarabiających. Finał jest taki, że strajk trwa, porozumienia nie ma, straty centrum rosną z każdą godziną, a minister nie bardzo ma pomysł, jak ten problem rozwiązać. Panu Michał Janczura wyjęło nam, że na 14.30 zaplanowano konferencję Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Rada zapewne odniesie się do sytuacji w Centrum Zdrowia Dziecka. Więcej na ten temat także w godzinach szczytu po 17.00. Słuchasz informacji TOK FM. Na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem już zakrzywiało. W kilku regionach dopiero zabrzmi, ale synoptycy najgroźniejszych burz spodziewają się nad Polską dopiero jutro. O faktach klimatu związanych złożemy teraz Sebastian Pierciak. Nie wolno chować się w wody drzewa, jeżeli nie mamy możliwości schować się do budynku. Lepiej burzę przeczekać na wolnej przestrzeni. To fakt, przyznaje Szymon Walczakiewicz, jeden z zachodniopomorskich łowców. Faktem jest także to, że jednym z bezpieczniejszych miejsc podczas burzy jest nasz samochód, który staje się klatką Faradaya. Jak również to, że groźny może być parasol z metalowym szpikulcem. Zdarzało się, że przyciągnął piorun. Chyba największym burzowym mitem jest przyciąganie piorunów przez telefony komórkowe. A także telefony, które mają telefon stacjonarny, które przez komórkę można śmiało rozmawiać. Pod warunkiem, że nie jest podłączona do ładowarki. Ze Szczecina, Sebastian Bierciak, TOK FM. Na 3 tygodnie przed referendum w sprawie Brexitu szef rządu w Londynie i burmistrz stolicy zbierają szyki i razem będą namawiać do głosowania za pozostaniem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. David Cameron i Sadiq Khan, choć są członkami opozycyjnych partii i nie przepadają za sobą, wspólnie zaprezentują dziś odezwę wyjaśniającą korzyści z bycia we wspólnocie. Tymczasem w całym kraju trwa gorąca debata na temat Brexitu, która przenosi się już w postaci banerów i plakatów na okna i balkony prywatnych domów. Którego balkon przylega do naszego, powiesił wielki transparent nawołujący do wyjścia z Unii. Razem z żoną zanieśliśmy tam niemu butelkę wina i powiedzieliśmy, że także go niesie na plakat. O przeciwnej treści, bo jesteśmy za pozostaniem we wspólnocie. Według najnowszych sondaży 46% badanych jest przeciwko Brexitowi, a 41% popiera wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Reszta to niezdecydowani. To są informacje Radia TOK FM. W nich spot. Deszcz ponownie uniemożliwia grę na paryskich kortach Rolanda Garrosa, tym samym wznowienie przerwanego wczoraj właśnie przez opady pojedynku Agnieszki Radwańskiej z Cvetaną Pilonkową. Zwycięstwo zapewniłoby naszej zawodniczce awans do ćwierćfinału French Open po raz drugi w karierze, a szanse na ten awans są całkiem spore, bo mecz przerwano, kiedy Polka wygrywała z Pilonkową 6-2, 3-0. A teraz jeszcze oczekiwanie na ostateczny skład naszej piłkarskiej kadry na Euro. Trener Adam Nawalka ogłosi nazwiska 23 zawodników po 21 po zjedzonej z nimi kolacji. Wiemy, że wśród wybrańców
nie będzie Pawła Wszołka, polegające na ogromnej oszczędności, oraz Macieja Rzeszowskiego, który zarabia Poseł dodał, że mechanizmy, które chce wprowadzić rząd, funkcjonują w większości państw europejskich. Polski holding nieruchomości chce oferować powierzchnię biurową, ale także magazynową, czy mieszkania służbowe na wynajem nie tylko spółkom Skarbu Państwa, ale wszelkim innym podmiotom publicznym. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan oskarżył Rosję o przesyłanie przez terytorium Iraku i Syrii broni przeciwlotniczej i rakiet dla rebeliantów z Turcji pracujących w Kurdystanie, poinformował prorządowy turecki dziennik Star. Agencja Reutera informuje, że do tej pory nikt z rządów Ankary nie potwierdził doniesień gazety. Dodaje, że to pierwszy raz, kiedy Erdoğan oskarża Rosję o wysłanie partii pracujących w Kurdystanu broni. Wcześniej oskarżał Moskwę tylko o wspieranie tej organizacji. Na temat stosunków z Rosją wypowiedział się dziś także turecki wicepremier. Na konferencji prasowej zapewniał, że w stosunkach Ankary i Moskwy nie ma problemów nie do rozwiązania. Wyraził także opinię, że relacje z Rosją ulegną niedługo poprawie. Dziś to zachmurzenie małe i umiarkowane, okresem duże, przelotny deszcz i burze, miejscami z gradem. Temperatura maksymalna od 26 do 29 stopni, niższa w dolinach górskich i nad morzem od 21 do 26. Wiatr na wybrzeżu umiarkowany, porywisty, wschodni, poza tym słaby, wschodni, południowo-wschodni. W rejonach burz możliwe porywy wiatru do 70 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie 998 hektopaskali ciśnienie będzie się to były wiadomości w Radiu Maryja, a więcej po aktualnościach dnia. Dziś coraz pod wezwaniem nawiedzenia Świętej Maryi Panny w Zadusznikach w diecezji włocławskiej odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Program spotkania jest następujący. O godzinie 16.30 spotkanie przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17.30 rozpoczęcie transmisji w Radiu Maryja i telewizji Trwam, a następnie program słowno-muzyczny pod tytułem Polskie hymny z Maryją Królową i Świętymi, przygotowane przez dzieci i młodzież. O godzinie 18.20 msza święta, której przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja ksiądz biskup Wiesław Alojzy Mering, biskup włocławski. Homilię wygłosi ojciec Edward Stradomski, cysters, opat z Jędrzejowa. O godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja rozmowy niedokończone na temat Piękno i dobro Kościoła, święte powołanie chrześcijańskie. Gośćmi rozmów będą ksiądz profesor dr habilitowany Ireneusz Werbiński z Torunia, ksiądz dr Andrzej Tomalak z Włocławka, siostra dr Natalia Musidlak i siostra Agata Błaszczyk ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Maryi Niepokalanej, pani Żaneta Szczerbiak i pan Piotr Mroczkowski, przedstawiciele Szkoły Katolickiej imienia Jana Długosza oraz Sodalicji Mariańskiej, wszystkich mieszkańców Zadusznik i okolic, a także całą rodzinę Radia Maryja, serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Jednocześnie informujemy, że kolejne poniedziałkowe spotkania rodziny Radia Maryja odbędą się 6 czerwca w parafii katedralnej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku i 13 czerwca w parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej w Kobyłce koło Warszawy. W najbliższą sobotę, 4 czerwca, będzie miała miejsce uroczystość koronacji cudownego obrazu Świętej Rodziny z
Salus Infirmorum w sanktuarium świętego Jana Bożego w Krakowie, gdzie posługę pełnią bonifratrzy. Uroczystej Eucharystii, która rozpocznie się o godzinie 11, przewodniczyć będzie i homilię wygłosi Jego Ekscelencja ksiądz biskup Jan Zając, emerytowany biskup pomocniczy arcydiecezji krakowskiej. Współkoronatorami obrazu będą Jego Eminencja ksiądz kardynał Franciszek Macharski i Jego Eminencja ksiądz kardynał Marian Jaworski. Początek transmisji na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 11. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Ważniejsze problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Pływający gazoport. Rosja buduje terminale do przeładunku gazu skroplonego, najbliższy w Kaliningradzie. Nasz dziennik analizuje, jaki jest cel tej inwestycji. IPN na Rakowieckiej. Nasz dziennik dowiedział się, że już za kilka tygodni IPN rozpocznie pracę na terenie aresztu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Będzie poszukiwał szczątków ofiar zbrodni komunistycznych. Dzieci nie mogą być zakładnikami. Nasz dziennik rozmawia z Marią Ochman, przewodniczącą Medycznej Solidarności, o proteście pielęgniarek w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Rocznica wielkiej mistyfikacji. Andrzej Kołodziej, legendarny opozycjonista, mówi w rozmowie z naszym dziennikiem, jak naprawdę wyglądały rozmowy Okrągłego Stołu i wybory 4 czerwca oraz jaki z tym związek mają ludzie KOD-u. Stygmat krzyża. Noszą na rękach wytatuowany krzyż. Dziś mają wszelkie podstawy do tego, by się bać. Są gotowi na męczeństwo. W naszym dzienniku reportaż o egipskich koptach. Był to przegląd codziennej prasy polskiej. 11 minut po godzinie 13. Obudź się Polsko ma. Program za programem. Zapraszamy.